nothing to tell you. Everything's fine. Mooching around, wasting my time. Panie burmistrzu, tajemnicze miejsce w Stoczku Łukowskim, miejsce troszeczkę zapomniane, lecz za kilka tygodni będzie to miejsce odnowione. Co tutaj było kiedyś? No, cieszę się, że pan to tak powiedział, że to jest miejsce do tej pory jakby zapomniane. Były czasy, kiedy to miejsce tętniło życiem, życiem takim kulturalnym, sportowym, rozrywkowym. Tutaj się odbywały zabawy, pikniki, tutaj się spotykali ludzie z całego Stoczka i okolic i można było się zabawić, można było potańczyć, można było coś zjeść. Nastały nowe czasy, jakby troszeczkę to miejsce zostało zapomniane, miejsce, które no, zaczęło troszeczkę podupadać, wymagało remontu, inwestycji jakichś, wymagało zadbania o to i miejsce, które się troszeczkę społeczeństwu, niektórym ludziom źle kojarzyło z tamtej epoki, z epoki, kiedy były pochody pierwszomajowe i stąd troszeczkę niechęć taka była ogólna do odwiedzania tego miejsca, do organizowania tutaj uroczystości. Dopiero powiem niedawno, kilka miesięcy temu, grupa, klub weteranów SZOST, to są motocykliści ze Stoczka, wyszli do mnie z inicjatywą, że chcą tutaj przywrócić to miejsce do życia i chcą, żeby miasto wydzierżawiło, czy w inny sposób dało im to miejsce do użytkowania, a w zamian za to oferują utrzymanie tego miejsca w należytym stanie, wyremontowanie, organizowanie imprez, różnych uroczystości dla mieszkańców okolicy, Stoczka i okolicy. No chcemy uporządkować tą główną aleję, która jest tutaj z tyłu za panem. Chcemy doprowadzić ten obwita do stanu użyteczności. Z tyłu jest pomieszczenie takie nasze socjalne będzie, które będzie wyremontowane. Chcemy to wszystko naszykować na 1 maja, na pierwszy majowy pochód motocyklowy. Ta impreza tak ma się nazywać. To jest impreza nasza motocyklowa, otwarcie sezonu. A zarazem będzie to impreza nieodpłatna dla wszystkich mieszkańców Stoczka, no i okolic Stoczka. A ile osób uczestniczy w sprzątaniu tego terenu i od ilu dni sprzątacie i od tylu tygodni? Tak naprawdę powiem szczerze, drugi albo trzeci raz sprzątamy. Tamtym razem w tamtą sobotę było więcej ludzi. Teraz po prostu obowiązki, jakieś tam prace związane, nie wszyscy mogą przyjść, ale w następną sobotę będzie większa frekwencja. Nieodłączny atrybut tutaj robotnika, malujecie ściany, dużo roboty jeszcze przed wami? Tak, przed nami jeszcze dużo prac remontowych związanych z odnową tego budynku, ale mamy nadzieję, że ten budynek będzie służył mieszkańcom miasta, jak i nam, i oczywiście Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Urzędowi Miasta, do organizacji imprez i różnych akcji tego typu, nawet akcji charytatywnych. Tutaj w takich jeszcze innych rozmowach usłyszeliśmy, że tutaj były na przykład boiska do siatkówki, do koszykówki. Tutaj było boisko do koszykówki. Linie tego boiska były wyznaczone cegłą na tak zwany rąb leżący, czyli zakopana cegła. Widać było tylko górną część cegły i te cegły stanowiły linie, które są wymagane przy grze w koszykówkę. To miejsce jest niedaleko szkoły. Tutaj właśnie ze szkoły, ja już pamiętam czasy, gdzie z profesorem Kalitą przychodziliśmy tutaj na tą linię szeroką tutaj w tym parku i tutaj odbywały się właśnie jakieś mecze w piłkę ręczną, w tą koszykową. Uczyliśmy się tutaj grać i jakieś tam powiedzmy różne gry terenowe też tutaj się odbywały. To miejsce jest nazywane przez mieszkańców Stoczka Łukowskiego dwojako. Z jednej strony amfiteatr, z drugiej strony dechy, tak bardzo potocznie. No tak, dechy to jest stara nazwa. W latach 60., 50., 60. do 70. roku
Tutaj była taka scena właśnie na, oparta, zadaszona na takich słupach i to były popularne dechy. Mówiło się, idziemy na dechy, idziemy potańczyć na dechy. To właśnie tutaj do parku odbywały się różne potańcówki, różne zabawy. W wakacje organizowaliśmy tutaj przy magnetofonach, przy adapterach potańcówki. Wiadomo, no, młodzi byliśmy w takich warunkach spartańskich, gdzie troszeczkę jedna tylko lampa świeciła, także to też swój urok jakiś ten dawało. I to są te dechy. A amfiteatr, mówi się też amfiteatr, bo tu była próba też w końcówce lat 80. Podjęta była próba jakby troszeczkę zmodernizowania tego i to, co jest teraz, co tu panowie widzicie, to jest no, niedokończona budowa tego amfiteatru tak zwanego. Czy to, co zastaliście na tym miejscu, w jakieś wymusiło się konieczność dołożenia środków finansowych, tak, że musieliście dużo pieniędzy tutaj zainwestować? Ten obiekt był bardzo zdewastowany? Znaczy obiekt bardzo zdewastowany, ale bardziej pracą trzeba było nadrobić niż pieniążkami. Dużo, dużo pracy, a tak to był trochę ten obiekt taki, na pewno nie taki jak teraz. Dużo było tutaj, jak patrzymy, krzaków, które są już usunięte. No i to wszystko, ta aleja będzie szeroka i będzie można nawet w piłkę grać. Nie ma problemu. A co do tej pory udało wam się zrobić? Widzę, że ten obiekt jest już w części pomalowany, tak? I wyremontowany. Dach jest w stosunkowo dobrym stanie, ale jeszcze tutaj musicie chyba pomalować. To jest chyba podkład dopiero. To jest podkład, będzie na to farba elewacyjna, szła już w takim kolorze cegły. Na to, jak czas pozwoli, zrobimy jakieś ładne graffiti. W ogóle konkurs ogłosiliśmy z Miejskim Ośrodkiem Kultury odnośnie właśnie tego graffiti. Będą jakieś takie nagrody dla pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca na tym konkursie. Wstawiliśmy drzwi, bo nie było drzwi. Mamy zamiar jeszcze wstawić okno. Tam w środku robimy sobie takie pomieszczenie swoje, tam barek, między innymi jakieś stoły. Tutaj na zewnątrz mamy zrobić ławki dla mieszkańców. Czy te miejsce po wyremontowaniu przez motocyklistów będzie mogło liczyć na jakieś dostawy energii? Czy jest taka w ogóle możliwość, żeby tutaj doprowadzić prąd? Rozważamy taką możliwość. Jeszcze powiem, że to miejsce było kiedyś oświetlone. Tutaj prąd był doprowadzony i były słupy, na słupach były latarnie. Oczywiście zostało to rozkradzione, zdewastowane i rozmowy już były z panem Chudzikiem. To jest pan, który u nas prowadzi konserwację oświetlenia ulicznego, zajmuje się tymi rzeczami i ma tutaj sprawdzić, czy jeszcze jest możliwość przywrócenia tej linii, która była linią oświetleniową. Czy jest możliwość, żeby tutaj, powiedzmy, doprowadzić energię elektryczną. A jeżeli nie będzie możliwości tą linią, to pomyślimy o tym, żeby tutaj w jakiś sposób ta energia elektryczna potrzebna tu miała miejsce. No, żebyśmy może... Ale to są jakby czasy troszeczkę trochę późniejsze, bo na dzisiaj to tak musimy się obyć tym, co mamy. A skąd w ogóle pomysł, że akurat te miejsce w Stoczku Łukowskim znaleźliście dla siebie, a nie powiedzmy w innej części miasta? Dlaczego akurat ten amfiteatr, te dechy, jak to mieszkańcy Stoczka Łukowskiego mówią? Dlatego, bo nam taki lokal jest potrzebny, bo mamy scenę, za którą nie musimy płacić. Można zrobić koncerty, małe koncerty, można tutaj z Domem Kultury robić, wyświetlać filmy w plenerze. No, naprawdę można wszystko robić tutaj w tym miejscu. Doprowadzacie też ten... Nie tylko budynek do stanu względnego porządku, tak, i do stanu użyteczności, ale chcecie zadbać również o drogę dojazdową do tego miejsca. Jest to miejsce troszeczkę schowane. Tak, przeprowadzimy wycinkę krzaków znajdujących się w głównej alei dojazd musi być zrobiony tak, żeby straż pożarna, zarówno i policja mogła mieć dojazd tutaj na imprezy w razie czego, gdyby musieli interweniować, chociaż wyrażamy nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie i na pewno tak nie będzie. Spotykamy się po to, żeby zrobić to dla siebie, dla mieszkańców i żeby coś się działo wreszcie. A ten wałek pokazuje, że znacie się na robocie. Tak, oczywiście. Ten wałek w kolorze różowym będzie kolor ceglany. Nie podejmujemy jak na razie walki z naturą, bo tak to wygląda, ale będzie ładny kolor ceglany. Także zapraszamy 1 maja na imprezę. Do odwiedzenia nas będzie wiele zabaw, konkursów, lokalnych twórców. Pokażą się zespoły rockowe z Łukowa, z Rokoteki. Nasz miejscowy zespół Otherside wystąpi u nas gościnnie. Monika Szostak, z którą spotkałem się w tamten czwartek.
No i oczywiście zabawa taneczna Disco Polo o godzinie 22 mniej więcej. Program jest już prawie dopracowany, także zapraszamy wszystkich Państwa. W imieniu organizatorów, burmistrza, klubu weteranów szos oraz współorganizatora Miejskiego Ośrodka Kultury.